Hej, hej, hej. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w premierach miesiąca sierpnia. Z reguły nie robię na wakacje tych premier miesiąca, bo jest ich niewiele. I potem trochę mi się nie chce. Ale okazuje się, że sierpień, no wakacje, no wiecie, człowiek się trochę rozleniwia. Ale okazuje się, że sierpień jest tym razem pełen bardzo ciekawych premier. Zwłaszcza jest taka jedna, na którą bardzo czekam i którą zresztą widzicie na ekranie teraz. Widzicie kilka, ale ta jest oczywiście najbardziej widoczna, jak najbardziej. Deus Ex, ludzkość podzielona, Mankind Divided. Zapowiada się nieźle. Jeżeli mam być szczery z wami zupełnie, to niewiele jest takich gier, które wzbudzają moje zainteresowanie. Szybko się zacząłem nudzić. Nie wiem, czy to jest kwestia wieku, czy po prostu tego, że dzisiaj gry nie są skupione tak naprawdę na opowieści, tylko na dynamice, na jakiejś tam widowiskowości. Być może tak jest, ale są niektóre tytuły, na które czekam z ogromnym zniecierpliwieniem. Taki był Batman, o którym zresztą dzisiaj opowiem, i taki niewątpliwie będzie Deus Ex, ale jest też kilka innych produkcji, które poruszają moją wyobraźnię. Zatem zapraszam Was bardzo serdecznie. Oto lista najciekawszych, moim zdaniem, premier miesiąca sierpnia. Zapraszam. Przed Wami, moi drodzy, Abzu. Nie wiem, czy kojarzycie taką produkcję, pewnie kojarzycie na pierwszy rzut oka, z PlayStation 3, zatytułowaną Journey, o takim małym ludku, który poruszał się po pustyni, po piasku. Bardzo piękna gra, opowiadająca jakąś tam historię, ale właściwie historia nie była najważniejsza. Najważniejsza była ta eksploracja i podziwianie tego pięknego świata. Otóż ta gra, którą widzicie teraz, Abzu, polega mniej więcej na tym samym, a została stworzona przez dyrektora artystycznego właśnie z Journey. I będzie to taka przyjemna przygoda, w której gdzieś tam podróżujemy po dnie oceanu, być może szukając odpowiedzi na jakieś pytania, ale przede wszystkim eksplorując. I tak robiła swoją premierę już 2 sierpnia. Ja postaram się Wam pokazać ją jutro albo pojutrze. Zupełnie nie zwróciłem na nią uwagi, wcześniej gdzieś mi umknęła. A wydaje mi się, że jest warta rzucenia okiem, i to sobie zrobimy w najbliższym czasie. A teraz obejrzyjcie sobie to cudeńko do końca. Niewiele wam tam zostało do obejrzenia, nieprawdaż? No właśnie. Step out of the shadows. Batmana na pewno kojarzycie. I jeżeli nie mieliście okazji obejrzeć go u mnie na kanale, to gorąco polecam, ale też gorąco polecam pogranie w tę grę, jeżeli lubicie akurat takie przygodówki od Telltale Games. Muszę przyznać, że kiedy bawiłem się w The Walking Dead, ten dodatek, Michonne, to czułem już odrobinę znużenia. Im dalej, tym było tak nudniej trochę, chociaż starałem się oczywiście pokazać to najlepiej jak tylko możliwe. Wydawało mi się, że panowie z Telltale już trochę gonią własny ogon i powtarzają cały czas te same mechaniki. Natomiast w Batmanie jest lepiej, jest ciekawiej, historia jest interesująca. Być może wynika to, jak powiedziałem, z uniwersum, które jest interesujące, ale też sposób opowiadania historii trochę się zmienił. Znaczy, nadal mamy to, co było najciekawsze i najfajniejsze w The Walking Dead, ale przy okazji doszło kilka interesujących mechanik. Są wybory, są ciekawe, są fajne rozmowy i trochę akcji. Bardzo dobrze się bawiłem i cieszę się, że ta gra taka jest. To daje nadzieję na to, że kolejny epizod The Walking Dead będzie ciekawy. You must show the world the true nature of a Wayne. Sometimes I think this whole city's a crime scene. A revolution is knocking on Gotham's door. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Well then, time to save the city. This is the Police. Ta gra swoją premierę miała 2 sierpnia i też jest na liście rzeczy, które chciałbym wam pokazać, ale jest to dosyć problematyczne, ponieważ gra jest po angielsku, jest tam bardzo dużo tekstów i nie do końca chce mi się tłumaczyć. Ja też jestem leniwy od czasu do czasu.
nawet może bardzo często. I to wymaga takiej pracy, która jest uciążliwa, a nie wpływa pozytywnie na serię. To znaczy, trzeba się zatrzymać, trzeba poczytać, trzeba to przetłumaczyć i to jest trudne do zrobienia. Natomiast produkcja wygląda bardzo, bardzo interesująco. Chciałbym ją zobaczyć właśnie w języku polskim. Opowiada historię, jeżeli dobrze pamiętam, policjanta, który już jest blisko emerytury i w zasadzie uważa, że pensja policyjna nie do końca może go satysfakcjonować i nie gwarantuje mu radosnej przyszłości, w związku z tym podejmuje kroki, które nie do końca są zgodne z prawem. I to może być bardzo interesujące. Znaczy, wy podejmujecie te decyzje i na podstawie tych decyzji jakby rozwija się historia naszego bohatera i policji w ogóle. W tym rejonie. Ciekawy pomysł. Bardzo, bardzo interesujący na grę. No rzućcie okiem, jak to wygląda. Produkcja niezależna oczywiście, ale ma dosyć ciekawą stylistykę. Czy ktoś jeszcze, oprócz mnie, czekał na No Man's Sky? Myślę, że wiele, wiele osób. Bo giera zapowiadała się niesamowicie, natomiast to, co dostaniemy, to może nie do końca będzie tak bliskie naszym sercom. Ja liczyłem tutaj na zabawę kooperacyjną, która raczej nie wchodzi w rachubę, ponieważ o ile świat jest dostępny dla wszystkich, ten sam świat proceduralnie generowany, o tyle spotkanie z innymi graczami na razie przynajmniej nie wchodzi w rachubę. Dosyć nieprzyjemna informacja. Liczę na to, że pogramy sobie z ekipą w to i będziemy latać po kosmosie i rozmawiać ze sobą na tym spiku, oczywiście nie widząc się w grze. Ale jako, że to jest zabawa eksploracyjna, gdzie nie ma jakiejś tam historii, bo chyba nie będzie, o tyle... No więc nie będzie to problemem. Nic tam nie będzie przeszkadzało w prowadzeniu rozmów. Może nie musimy być blisko siebie, żeby się razem dobrze bawić. Zobaczymy. No ja popróbuję to. No. Ten brak takiej kooperacji bezpośredniej troszkę mnie ostudził moje zapały, ale czekałem na tą grę. Lubię eksplorację. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Już 12 sierpnia na... 10 sierpnia na PlayStation 4, natomiast na PC 12 sierpnia, zdaje się, gra się pojawi. Zresztą w opisie macie dokładne daty, gdybym ja coś pomylił. Dzisiejszej nocy wielki mak Medis. Pewnej nocy w Karazanie chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, nieprawdaż? Dodatek do Hearthstone'a zapowiada się ciekawie. Wyżerka czeka cię, bynajmniej pusty gar. Usłysz bit, rusz i parkiet podbij w mig. To z życiem gra, hantować zatem wstyd. Chodząc tu, wyrzuć kroski. Gdzie chcesz, rzuć się w tłum, jak wcześniej i też, wszystko jest możliwe, nigdy... W zasadzie to nie chodzi o dodatek, tylko o kolejną serię przygód, którą oczywiście pokażę u siebie na kanale, mimo moich miernych umiejętności gry w Hearthstone'a, ale to akurat są przygody dla wszystkich. 19 sierpnia będziemy mogli pograć w nową odsłonę Formuły 1 F1 2016. Ja z reguły nie sięgam po tę serię, ona jest trochę za trudna, ale spróbujemy sobie zobaczyć chociaż, jak wygląda. Bo jestem ciekaw, to są rzeczy interesujące, jak sobie włączę wszystkie asysty.
To kto wie, może nawet sobie poradzę. Worms WMD. Moi drodzy, wiadomo, w Wormsy można pograć z ogromną radością. Mam nadzieję, że sobie pogramy z chłopakami w to. Nowa część, no. Oczywiście, parę rzeczy tu się zmieni. Pojawią się pojazdy. Widok z dwóch perspektyw. To mnie zaskakuje w opisie akurat tej produkcji. Bo wydaje mi się, że perspektywa jest dokładnie taka sama, jak była. Zatem mamy pojazdy z nowości i możliwość chowania się w budynkach. No i oczywiście destrukcja otoczenia, która zawsze była częścią charakterystyczną dla Wormsów. No chodzi chyba tylko o to, żeby się doskonale przy tym bawić. I być może ta gra po raz kolejny da nam ku temu okazję. Najważniejsze premiery, moi drodzy, zaczynają się po 23 sierpnia z tą właśnie, która dla mnie jest najważniejsza chyba nawet w roku 2016, czyli Deus Ex Mankind Divided. Human Revolution to oczywiście poprzednia część. Ta gra ma okazję nie tylko świetnie wyglądać, być dynamiczna i widowiskowa, ale także ma okazję opowiedzieć fajną historię, która coś wnosi, która pozwala wyciągać jakieś wnioski. Pozwala na refleksję i to jest coś, co uwielbiam, więc nawet nie musicie mnie pytać, czy będzie seria z tej gry. Będzie, oczywiście, że tak. I to będę grał w to non-stop i odcinków ilość będzie przytłaczająca, także przygotujcie się na to. Przygotujcie się na to, że nie nadążycie za mną. Tym razem właściwie historia jest powtórzeniem trochę tego, z czym mieliśmy do czynienia w Human Revolution, a w zasadzie jest pewnym następstwem tego. Mówimy o konflikcie ludzi, którzy są wzmocnieni przez implanty i takich, którzy muszą sobie bez implantów radzić. Za tym wszystkim musi stać jakaś potężna organizacja i będą to iluminaci. Cholernie ciekawie się zapowiada. Najważniejsze, że jakby historia jest ciekawa, to jest jasne i o tym już powiedziałem, ale także może być interesujący gameplay, odmienny od tego, z czym mieliśmy do czynienia w Human Revolution, gdzie niektóre aspekty rozgrywki były niedopracowane. Teraz, niezależnie od tego, jaki sposób przejścia gry wybierzecie, znajdziecie sposób na rozwiązywanie wszystkich problemów, równie widowiskowy i równie ciekawy jak przy każdym innym rozwiązaniu. Kiedyś ciężko było się skradać, znaczy skradanie było zawsze interesujące, ale walka z bossami była trudna przy postaci rozwiniętej pod skradanie. Teraz ma nie mieć to znaczenia, mamy się bawić świetnie, niezależnie od tego, jaką ścieżką pójdziemy. Czekam bardzo, bardzo mocno, mam nadzieję, że wy też, żeby pograć i żeby obejrzeć to u mnie. This should be your fight as well, brother. The promise of a golden age is over. Hey,
Od twórców Myst 24 sierpnia dostaniemy grę zatytułowaną Abduction, czyli uprowadzenie, porwanie. Historię bohatera, który odnalazł tajemniczy artefakt i ten artefakt przenosi go do jakiegoś tajemniczego świata, będącego połączeniem jego własnego domu i jakichś dziwnych lokacji. Innej planety? Być może. Ja uwielbiam takie historie, które rozwiązuje się eksploracją. Chociaż przypuszczam, że narracja nie będzie tak rozwinięta jak Firewatch, ale ci, którzy oglądali u mnie serię z Everybody Goes to the Rapture czy Firewatch właśnie, przypuszczam, że także będą się bawili dobrze przy tym. Chyba, że będzie tam za dużo czytania. Jeżeli gra będzie po polsku, to tak, ale po angielsku nie chce mi się tego. Strasznie jestem... Chociaż właściwie powinienem też na was polegać. Ja wiem, że wy sobie także radzicie nie najgorzej z językiem angielskim i zresztą jest XXI wiek na Boga, no. Język angielski trzeba mieć opanowany, więc może niepotrzebnie się przejmuję, może powinienem to po prostu pokazać. Ale pewnie zrobię to dopiero po Deusie, bo Deus Ex jest dla mnie najważniejszy. A te opowieści, myślę, że nie muszę się z nimi spieszyć. Niezależnie od tego, kiedy je zacznę, to nie wpłynie na to, czy one będą mniej lub bardziej ciekawe. Abduction. I still can't believe you're doing this. I mean, hunting down the... what was it? The life seed? 24 sierpnia także, czyli dokładnie w tym samym momencie co Abduction, dzień po Deus Ex, pojawia się kolejna gra, która bardzo przypomina Abduction, Firewatch, Everybody Goes to the Rapture. Ale jest odrobinę inna. Myślę, że jest ciekawsze. Jak będę miał wybierać, czy sięgnąć najpierw po Abduction, a czy najpierw po Valley, i powiedziałem wam, że to jest tytuł, jest Valley, czyli Dolina, to chyba wybiorę Valley na początku, ponieważ tu eksploracja jest odrobinę inaczej rozwiązana. Kierujemy, o właśnie, widzicie tego typka tutaj? Kierujemy takim bohaterem, który może poruszać się trochę lepiej, trochę szybciej i trochę inaczej niż normalny człowiek, więc te opcje eksploracji są odrobinę ciekawsze. Przyjdzie nam zbadać dolinę, różne tajemnice tutaj odkryć i eksplorować i słuchać historii, a w zasadzie opowiadać historię. Myślę, że będzie ciekawie, przynajmniej dla mnie. Czy ja wymawiałem Abduction jako Abduction? Wybaczcie. Czasami się coś człowiekowi pomyli. World of Warcraft Legion 30 sierpnia. Mój Boże, jak ja znajdę czas na to wszystko? W takich krótkich... To są cztery gry, które bardzo mnie interesują w tak krótkim odstępie czasu. To nie będzie ciekawy okres dla mnie. Ja lubię. Im mam więcej rzeczy do roboty, tym jestem szczęśliwszy. Tylko krótko śpię. Więc na pewno sobie w World of Warcraft Legion pogramy. Nie będę wam opowiadał specyfiki tego dodatku, bo tam jest taka masa rzeczy, że wszyscy ci, którzy są zainteresowani World of Warcraft, doskonale wiedzą, czego tam szukać. Obejrzyjcie to do końca, bo oczywiście cinematic jest przecudny. All my life I have lived by the sword. I've seen kingdoms burn. And watched brave heroes die in vain. It's been difficult for me to trust after losing so much. But from you, I have learned patience, tolerance. And faith. Open fire!
Anduin. I now believe, as you do, that peace is the noblest aspiration. But to preserve it, you must be willing to fight. For Azeroth! No i tak, moi drodzy, wygląda sierpień. Zapowiada się nieźle, no zwłaszcza ta końcówka miesiąca jest fajna. Szkoda, że to się jakoś nie rozciągnęło bardziej w czasie, ale będzie w co grać, będzie co pokazywać, więc ja jestem niezwykle radosny. Mam nadzieję, że żeście się dobrze bawili. Jeżeli tak i wytrwaliście ze mną do końca, to wcale nie musicie zostawiać łapki w górę. Cieszę się, żeście się po prostu dobrze bawili. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.